Profesor Santos Sastre Fernandez w Ostrowcu Świętokrzyskim gości już po raz kolejny, a dokładnie od 9 lat przyjeżdża do naszego miasta w konkretnym celu. To wynik współpracy profesora z Centrum Rehabilitacji MarkMed. Jest u nas przynajmniej raz w roku. Jest w Ostrowcu przy okazji kursu, szkolenia, które odbywa się dla fizjoterapeutów, dla lekarzy. I profesor co roku spędza tu 4 dni, 5 dni, po to między innymi, żeby przekazać wiedzę. Również uczestniczy w konferencjach metody FET, które są organizowane tutaj w Ostrowcu. Odbyły się one już 6-krotnie. No i cóż, póki sił starczy, chcemy, żeby profesor do nas przyjeżdżał. W tym roku do współpracy z profesorem przyłączyło się też Liceum Ogólnokształcące nr 2 imienia Joachima Chreptowicza. Uczniowie klasy trzecich, którzy w przyszłości myślą o studiach medycznych, mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wykładzie, który specjalnie dla nich przygotował i wygłosił profesor. To dla nas wielka radość, wielka niespodzianka, a zarazem splendor i prestiż, że wybitna sława naukowa z Hiszpanii, pan profesor Sestre Fernandez, zaszczycił nas swoją obecnością i mam nadzieję, że nasza młodzież, uczniowie klas biologiczno-chemicznych naszego liceum skorzystają bardzo dużo z wiedzy, umiejętności, a poza tym jest to język, to jest osoba, która włada językiem angielskim i hiszpańskim oczywiście, a więc to ma jak gdyby kolejną wartość, którą nasz gość wniesie w nasze skromne mury. Profesor Santos Sastre Fernandez opracował nowatorską metodę FED, za pomocą której leczenie skolioz może prowadzić do niemal całkowitego zniwelowania tego schorzenia. Metoda ta stosowana jest w MarkMedzie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cały czas jest też doskonalona. Wiemy coraz więcej o skrzywieniach kręgosłupa i takie działanie nieinwazyjne wydaje się być bezwzględnie zasadne. Potwierdzeniem tego niech będzie chociażby duży projekt międzynarodowy, który w tej chwili się toczy w Niemczech. 3 poważne uniwersytety medyczne w Niemczech plus Uniwersytet Technologiczny w Dreźnie zajęły się właśnie tą terapią i budują tak jakby podwaliny naukowe pod tą metodę, czy też sprawdzają jej skuteczność. To są niezwykle ważne prace. Uczniowie Chreptowicza właśnie o skrzywieniach kręgosłupa usłyszeli podczas wykładu. Jest to problem, który występuje ze stałą częstotliwością. Stały odsetek populacji się z nim zmaga. Na każdej szerokości geograficznej.